Cześć, to ja Justa. Dzisiaj opowiem Wam o festiwalu filmowym, na którym miałam okazję być i opowiadać o tworzeniu filmów animowanych. Mam tu na myśli Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych w Płocku. Jest to niezwykłe przedsięwzięcie organizowane przez Stowarzyszenie De Facto, dlatego że można na nim zobaczyć filmy z audiodeskrypcją. Filmy były puszczane w tamtejszym kinie płockim, Nowe Kino Płocku, które zawierały dodatkową ścieżkę dźwiękową w postaci lektora opowiadającego to, co się dzieje na ekranie w trakcie trwania seansu, kiedy ludzcy, czy tam zwierzęcy bohaterowie nie wypowiadali ani jednego słowa. Jest to w pewnym sensie innowacyjna forma sztuki, do której gorąco Was zachęcam sprawdzić, jak to się po prostu je tą audiodeskrypcję, a przy okazji na tym festiwalu miałam okazję poopowiadać o tworzeniu filmów animowanych na przykładzie Krainy Lodu. Jest to 9. edycja festiwalu, a po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z filmem animowanym, który otrzymał również swoją ścieżkę audiodeskrypcyjną. Na tym materiale wideo widzicie niektóre ujęcia związane z festiwalem, między innymi widać, jak właśnie rozmawiamy o filmach, tworzone są wstępy do filmów przez a także ja odpowiadam na różne pytania lub sama je zadaję, bo lubię zadawać czasami kłopotliwe pytania. Nie ma to jak to się mówi, dociekliwość. Więc tutaj na tym klipie widzicie nie tylko mnie, jak czasem gadam przez mikrofon. Fotografię na tym filmiku pamiątkowym zrobiła mi koleżanka, fotografka, która tutaj zajmuje się udokumentowaniem festiwalu. My ją znamy jako Mokosz w naszych animacjach, czyli Ania Monika Chyła. A także dziewczyna, która machała do Was na jednym z ujęć, to jest Beata Milczarek, filmowa Soroka Stosia z serii Całkiem Nowa Baśń. I myślę, że to wystarczy na tyle tego wstępu. Posłuchajcie, co opowiadałam o Krainie Lodu. Może poczujecie magię tego festiwalu i widzimy się za kilka minut. W tej wypowiedzi pragnę Państwu troszeczkę opowiedzieć o tworzeniu animacji i o tym, co zmienia ją taki film jak Kraina Lodu. Chciałabym, żebyście Państwo podeszli do tego filmu z jednej strony jako taką zabawę filmoznawczą, taką zabawę również gatunkiem musicalu, bo którą zapewne Państwo uwielbiacie musicale. Ale najpierw chciałabym opowiedzieć właśnie Wam o tworzeniu animacji. Co się stało w ogóle z filmami Walta Disneya od lat 80., ponieważ teraz to są zupełnie inne filmy, niż wydawałoby się klasyczne, stare filmy Disneya. Jeśli boicie się Państwo, że może będziecie się Państwo nudzić, może ten film okaże się jakiś taki infantylny, to chciałabym, żebyście Państwo nie patrzyli przez pryzmat tylko rysunków na te filmy. Pierwsze animacje, i to nawet jeszcze do lat 90., były owszem rysunkami. Polegały na tym, że się rysowało masę odręcznie rysowanych obrazków na kartkach. Potem te obrazki się kolorowało, a potem dopiero się to kamerowało. Jak wiele to było pracy, to tylko powiem w bardzo takim krótkim wstępie, że kiedyś zrealizowałam właściwie animację, która trwała 10 minut i zajęło mi to ponad 2 lata. Dlaczego? Dlatego, że najpierw musiałam narysować samych obrazków, szkiców, jeśli wyobrażacie sobie Państwo rysę papieru do ksero, to proszę pomnożyć te dwie ryzy, jakbyście pod pachę wzięli i na tych dwóch ryzach papieru znalazły się po prostu odręczne szkice. Potem dopiero musiałam to zeskanować, pokolorować na komputerze. Gdyby tą metodą tworzyć filmy rysunkowe, takie jak Kraina Lodu, której proces trwania trwał ponad 2 lata, było 600 animatorów, to ten film nie trwałby zrobienie tego filmu 2 lata, tylko 6. To jest masa pracy. Gdyby tak iść moim stylem, to byłoby 120 tysięcy obrazków. Ja zaczęłam liczyć. Więc to jest jedna sprawa. Więc filmy takie jak Nasza Kraina Lodu powstały na komputerze. Tworzenie takich filmów bardzo przypomina animację lalkową, pozornie. To znaczy bohater filmowy nie jest już rysowanymi szkicami, tylko jest jakby wykonywaną trójwymiarową lalką, którą się porusza. Ale nadal ta lalka, trzeba powstać kilkanaście takich lalek
I ta lalka na przykład potrafi w przypadku Elzy mieć 20 tysięcy pasemek włosów, bardzo przypominających dotyku nasze włosy. I te włosy, w każda klatka się poruszają na wietrze. To samo tkanina, te postacie, które będą biegać po ekranie, to ich ubrania naśladują naturalne ubrania, które Państwo macie na sobie. A jak sobie pomyślicie, że taka Elza na przykład ma suknię potem w pewnej scenie, która się zmienia w płatki śniegu i wiemy, że tych płatków jest na przykład 2000 i te płatki trzeba było, każda gwiazdka, żeby się poruszała, to nadal wychodzą ponad 2 lata pracy dla animatorów. To taka ciekawostka, jeśli chodzi o tworzenie animacji. A teraz przejdźmy do tego, co te filmy zmieniają. Otóż Kraina Lodu wydawałby się potocznie, u nas się mówi po tłumaczeniu Kraina Lodu, ale oryginalny tytuł to jest Frozen, czyli Zamarznięci. Spójrzcie, co się stało. Tytuł już, film nie nazywa się już, jakby to powiedzieć, nie nakreśla głównego bohatera. O, mamy Królewna Śnieżka, Mała Syrenka, oto już będziemy wiedzieć, że będzie Syrenka. A tutaj co się okaże? Okaże się, że po pierwsze Królowa Śniegu to jest bardzo swobodna adaptacja. Tam nie będzie historii Kai i Gerdy, czyli naszego dzieci, którzy walczyli ze złą Królową Śniegu. Kai i Gerda to będą służący, tak naprawdę jeden jest służący, mają tak na imię, a to już jest ciekawostka filmowa znów. Więc mamy tak, po pierwsze łamanie takich jakby scenariuszy disneyowskich klasycznych, czyli po pierwsze nie adaptujemy biernie baśni, która oczywiście na końcu była ocenzurowana, żeby młody widz jakoś to przełknął. Po drugie, łamiemy jakby takie scenariuszowe rzeczy, że na przykład królewna nie będzie bierna, nie będzie czekała na ratunek księcia. Mało tego, książę, co we filmie też wyjdzie na jaw, będzie niby piękny, ale czy dobry, to już Państwo sami spróbujecie się domyśleć. Polskie tłumaczenie, od razu mówię, jednej z piosenek, ponieważ to się nie zmienia, to oczywiście to, że Disney nadal lubi musicale, nie do końca nie wskazuje na charakter księcia. Natomiast kto oglądał lub słuchał ścieżki angielskiej, to by wiedział, że pewna piosenka romantyczna, ona już coś wskaże, że coś jest nie tak. Polskie tłumaczenie tego nie wykazuje. Jeśli chodzi o sam proces, jeszcze troszeczkę wrócę do animacji, jak to jest do dziś pracochłonna metoda, pomimo że nadal pomimo że sobie ułapiamy komputerem. Film ma trochę błędów. Błędów w tym znaczeniu, że na przykład animatorzy nie zawsze pamiętali, żeby zaznaczać kroki ludzi na śniegu, jak idą. Albo kiedy Anna, siostra głównej, no właśnie, czy głównej bohaterki Królowej Śniegu, to też Państwo się zastanowią, wpada do wody przed chatką górala, to się zaczynają pytania na internecie pojawiać, czy to nie był przypadkiem błąd, że to jezioro, czy tam staw nie zamarznął. Owszem, może stawy górskie nie zawsze zamarzają, ale właśnie internet. Jak dużo rzeczy zmienił internet w postrzeganiu tych filmów. Proszę sobie wyobrazić, że powstają liczne kanały filmoznawcze i na przykład zastanawiają się, że widzą na przykład, że postać rodzice królewien są bardzo podobni do innych bohaterów z danego filmu, którzy również mieli do czynienia z katastrofą morską. I pytanie, czy to są te same postacie, czy może oni jednak przeżyli? A to pytanie też się pojawi teraz w nowej odsłonie, ponieważ niedługo będzie druga część Krainy Lodu i będzie kwestia rodziców prawdopodobnie poruszona. I skoro mamy kwestię rodziców, kwestię w przypadku Królowej Śniegu również będą trudne tematy poruszane, bo możemy się zastanowić, czy to jest kwestia talentu, przekleństwa, źle oszukiwanego talentu, jaka będzie siostra pokazana królewny, druga królewna. Łamanie stereotypów, że chciałabym, żebyście Państwo sobie spróbowali jak najbardziej skupić się na filmie, czy ta Anna też jest taka perfekcyjna. Oj, bo nie będzie perfekcyjną królewną, też od razu powiem. Rozczochrane włosy, to taka szybka, będzie wpadać na różne rzeczy, co ona będzie wymyślała. To jest przede wszystkim taka zabawa filmoznawcza. Chciałabym, żebyście to Państwo przede wszystkim pamiętali. Jeśli chodzi o poruszanie trudnych tematów, to jeszcze tylko powiem, jakie są kontrowersje wobec filmów Disneya. Kiedyś pewne tematy były unikane jak ognia, ale od na przykład Księżniczki i Żaby pojawiła się Czarnoskóra Królewna. Oj, ale był raban, jak się pojawiła Czarnoskóra Królewna. W
tym filmie, ponieważ pojawiły się dwie królewny i na początku nie wiedzieliśmy, co z nimi będzie, pojawiały się głosy, że może to będzie, może one będą LGBT. Autentycznie. I teraz znowu ta kwestia wróciła tego tematu przy drugiej części, bo Elsa nie ma swojego królewicza najprawdopodobniej. Co? Czyli jakiś, będzie słyszeć jakieś głosy, wiecie, to są przecieki. Jeszcze nie mamy filmu, a już są przecieki w internecie, to zaraz, to ona może o kochance będzie myślała. Znowu ten temat. A potem dopiero się twórcy zaczęli wypowiadać, że oni znów się będą dalej zastanawiali nad tym jej darem, który okaże się bardzo kłopotliwy w tym filmie. Jeśli jeszcze chodzi o kwestie filmów animowanych, czyli poruszyliśmy, że są zupełnie inaczej tworzone, zupełnie inaczej podchodzimy do scenariusza. Łamiemy zasady, królewna nie będzie bierna, trudne tematy czasami są poruszane. To jest także przede wszystkim prowokacja do dyskusji na różne tematy, ponieważ żeby Disney sobie zdał z tego sprawę, że od lat 80., żeby miał fundusze na tworzenie filmów pełnometrażowych, to musi zachęcić do oglądania swoich widzów, nie tylko kilkulatków, którzy oczywiście kupią prędzej czy później zabawki Disneya z logo tymi postaciami, ale jak zachęcić kolejne pokolenia filmoznawców? Ponieważ, mówię, dużo zmienił internet i moim zdaniem bardzo dobrze. I to już tyle z mojej strony na temat tego filmu. Powspominaliśmy troszeczkę Płocki Festiwal, więc zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i oczywiście do oglądania kolejnych materiałów wideo. Dziękuję za uwagę. Justa.